Dzień dobry, witam Was. Zarząd Główny PZW wniósł na piśmie do mojego znajomka Satiego o zebranie oczekiwań od członków PZW na forach internetowych i przedstawienie w formie wniosków do Komisji Statutowej. Bardzo fajna inicjatywa Polskiego Związku Wędkarskiego. Sati zna się na wodzie, bywa nad wodą, łowi ryby, nie lubi nieprawidłowości dziejące się nad naszymi wodami, ale ostatnio podpisał barbarzyńską petycję do PZW, żeby trzymać, między innymi, żeby trzymać sumy na sznurach, czyli na specjalistycznej lince, żeby trollować i kwoczyć. Sati, zobacz, co zrobili z siemianówką dzięki temu trollingowi i dzięki kwoczeniu. Siemianówka pada. Według mnie 99% oczekiwań od wędkarzy to będzie wymiana kadr PZW, wyrzucenie rybaków z wód, częstsze kontrole, jakieś tam no-kill czy coś, no i oczywiście większe zarybiania. Te 5 punktów, które przed chwilą wymieniłem, uważam, że jeżeli byśmy zrealizowali te wszystkie 5 punktów, to nic nie zmieni. Ziwko? No może, jeśli chodzi o ten pierwszy punkt, usunąć rybaków z wód, ale to z jakichś mniejszych akwenów zamkniętych, oczywiście jeżeli działają tam niezgodnie z normami i przepisami. Mam, że będę w tym roku pisał książkę i może w przyszłym już ją ukończę. Zatem powiem Wam, że już praktycznie ją prawie skończyłem. Teraz muszę tylko, no jeszcze tam parę rzeczy dokoptować do książki, zrobić swoją korektę, dać korektę fachowcowi, prawdziwemu fachowcowi, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale książka generalnie, tam zarys jej, szkic już jest skończony. Żeby nie czytać całego rozdziału z książki, to tylko fragmenty przeczytam, żeby to nie godzinami nie trwało. Jeszcze raz powtórzę, że na pewne rzeczy zapatrywałem się w ten sposób, tak jak dzisiaj obecnie wędkarze. Ale jak sobie to wszystko w rozdziale ułożyłem i sobie to usystematyzowałem i potem wziąłem to wszystko do kupy, to teraz dokładnie widzę, mimo że ja to wiedziałem, ale wniosku nie miałem, a teraz mam wniosek. Bardzo dużo wędkarzy twierdzi, że wszystkiemu winni są rybacy. Są, ale nie wszystkiemu. To, że wyłowili się otrysy, sami nie zaprzeczą. Nie zwalą także tego na wędkarzy. A kto wyłowił kiełbie na Wiśle? Czy też rybacy? Skoro nie rybacy, to kto? Wędkarze? Zaczyna robić się koło myja. Dlatego postaram się przytoczyć w 12 punktach, dlaczego nie ma ryb, lub jak to woli, dlaczego ryb jest mniej jak kiedyś. Dobra, pierwszy punkt, rybacy. Ale to, że oni są na pierwszym punkcie, w pierwszym punkcie, to nie znaczy, że ten punkt jest najważniejszy. Te 13 punktów jest bardzo ważne. Jakie spustoszenia porobili na naszych jeziorach, wiedzą najlepiej ci, którzy obserwowali te wody przed przybyciem ekip rybackich i popuszczaniem przez nich wód. Owszem, można prowadzić racjonalną gospodarką rybacką, ale czy ktoś w naszym kraju coś takiego widział? Obawiam się, że raczej nie, ale jeżeli to wyjątkowo. No i tutaj piszę o grzechach rybaków, łowieniu w tarle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rybacy są jednym z ogni w tym łańcuchu, dzięki którym mamy to, co mamy. Nie są wyłącznie winni, ale przykładają się mocno do wyrbiania naszych wód, szczególnie w wodach stałych. Gdyby gospodarz był gospodarzem, to po skończeniu dzierżawy sprawdziłby liczebność ryb, która powinna oscylować w podobnych liczbach jak przed przystąpieniem. Ale w Polsce urzędnik nie ma odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. No i kończę ten rozdział. Kim jest rybak? Odpowiedź: człowiekiem. Czyli to człowiek jest odpowiedzialny za część, w części za to, że nie ma ryb. Drugi punkt. Brak tarlisk i opieki oraz nadzoru na tarliskach. Nic na świecie nie zastąpi naturalnego tarła. Żadne zarybiania i mądrości specjalistów poruszających tematów nie zastąpi tego, w co wyposażyła dany gatunek natura. Wklepałem w internecie zarybienia sandaczym i pierwszy lepszy obraz pokazuje mi, że w roku 2008 PZW wpuścił do zbornika Turawa 300 tysięcy sandaczy. Liczba wielka, wręcz przeogromna. Wyobraźcie sobie, że jedna ikrzyca sandaczowa potrafi złożyć 300 tysięcy ziarenek ikry. Przynajmniej tak podają źródła, lecz od rybaka usłyszałem, że tych jajeczek potrafi być i 500 tysięcy. Zbiornik ten ma powierzchnię 24 km2. Niech z tych jajeczek do wielkości palczaka wylegnie się 1%, to pozostaje nam skromnie, licząc 2000 sandaczy. A teraz statystyki z lat słabych. Dobry kusol potrafił z jednego tarliska wytrotować. Wytrotować to jest w starodawnym języku wykusować.
ponad 70 sandaczy. Tych kusoli na targlisku grasowało kilkudziesięciu przez kilka tygodni. Robią się liczby milionowe. Takich targlisk w Polsce było sporo. Na Wiśle w Mazowieckim pozostało tylko kilka, a i tak co roku oblegano są przez typowych kłusowników i niewinnych wędkarzy, którzy udają, że nie wiedzą nic o tarle i podczepiają sandacze za bok. Zdarza się i normalne pobicie przynętem na targlisku, bo ryba chroni gniazdo i usuwa obce ciała na zewnątrz. Taki udający wędkarz nie jest zwykłym, jest zwykłym kusolem. Kusol przynajmniej nie udaje świętego i tu jest tego, i tu jest jego wyższość nad świętym. Zatem proszę samemu sobie odpowiedzieć, czy 300 tysięcy sandaczy w zarybieniu 24 km kwadratowych to mało czy dużo? Wszystko oczywiście zależy od wielkości tych ryb. A teraz wyobraźcie sobie Wisłę 1000 lat wstecz. Rozlana woda na dziesiątki kilometrów. Każdy większy dołek, gdzie wpadały rybki, tworzy cywilizację. Rybka się wyciera, a kolejna wyższa woda zabiera je i wpuszcza inne i tak aż do przybycia człowieka, który bierze w dłoń oścień, wybija ryby i inne zwierzęta, potem zasypuje dołki, zakuwa w kajdany rzekę, czyli buduje wały i mamy to, co mamy. Rozumiem, że ochrona przeciwpowodziowa to ważna rzecz, ale nie rozumiem osuszania terenów podmokłych, niszczenia strug, betonowania małych rzeczek, przewężania koryta, patrz rozdział z Wałka, niszczenia starorzeczy, bezsensownego trucia, wycinania bez sensu drzew i roślin. Ochrona targlisk jest, no tu jest błąd, bo jest najważniejszym punktem tego rozdziału, nie jest najważniejszym, jest jednym z najważniejszych, ale jest bardzo, bardzo ważna. Bez targlisk nie będzie ryb, a bez odpowiedniej opieki i ochrony stado podstawowe nigdy się nie odrodzi i nie utrzyma. Kto zatem jest odpowiedzialny za nadzór nad targliskami? Po części człowiek. Po części, praktycznie w całej części. Trzeci punkt. Brak opieki oraz nadzoru na zimowiskach. I to samo mogę wam powiedzieć, co, ale szybko przeczytam. Zimna woda i pora roku powoduje, że ryba gromadzi się stadnie. To gratka dla kusoli i nieetycznych wędkarzy, czyli dla kusoli. Kiedy oprawca namierzy takie zimowisko, może wymordować niewiarygodną ilość ryb, kalecząc przy tym inne. Skaleczona ryba choruje. Nam ludziom dano skórę jako ochronę. Kiedy skóra zostaje przecięta, możemy nabawić się zakażenia. Ponieważ ryba przebywa w trudniejszych warunkach jak ludzie, siła wyższa wyposażyła je w wózki i śluz. Kusownicy najbardziej uwielbiają targliska i zimowiska, ponieważ najłatwiej tam i najszybciej można pozyskać mięso. Ochrona targlisk i zimowisk to podstawowe priorytety, bez których nigdy nie będziemy w posiadaniu skarbu, który prawie już zaginął. Ale co z tego, jeśli będziemy w posiadaniu najlepszych targlisk i zimowisk, jeśli nie będzie w nich wody lub woda ta będzie zatruta? Dlatego wszystkie w tym rozdziale zagadnienia są ważne. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Kto zatem jest odpowiedzialny za nadzór nad zimowiskami? Po części człowiek. Praktycznie w całości człowiek. Czwarty punkt zanieczyszczenia wody. Będę improwizował i wezmę po części obronę rybaków. Mogę się mylić w swoim wywodzie. Otóż po wojnie populacja jeziora miała się całkiem nieźle. Z dekady na dekadę liczebność tych prehistorycznych stworków malała w tempie geometrycznym. W takim też tempie rosło zanieczyszczenie królowej polskich wód. Wybicie jeziorów przypisuję rybakom, ale zastanawia mnie pewna kwestia. Skoro tysięcy lat ta ryba wędrowała z morza do rzek, to dlaczego rybacy nie zdołali wyłowić jej w ciągu kilku wieków, a gwoździem do trumny był wiek XX? Jeszcze w połowie wieku XIX stolica Polski była uznawana jako najważniejsza w dostawach kawioru, między innymi także do kraju opływającego w kawior, Rosji. Zgoda, że gdyby nie rybacy, to wody nasze obfitowałyby w ten gatunek, ale czy na pewno? Rybacy nie wyczyścili w pełni naszych akwenów z dorodnych, potężnych cert, a jednak mamy tę formę skarbowaciałą. Śmiem twierdzić, jak już zaznaczyłem na wstępie, iż jest to wspólna degrengolada tak rybaków, jak i ludzi nieparających się rybołówstwem. Przypatrzmy się pewnemu aksjomatowi. Spadek populacji notuje się wśród wszystkich gatunków wiślanych, za wyjątkiem babki, gdyż ta śmieszna rybka przybyła do nas niedawno. Od ponad 10 lat na Mazowszu nie rybaczą, przynajmniej w moich okolicach, a mimo to corocznie obserwuję spadek populacji każdego gatunku. Jest to nie tylko moje spostrzeżenie, ponieważ prowadząc interes wędkarski, kontaktuję się codziennie z ludźmi, którzy także obserwują wodę i wyciągają wnioski. Kiedy przybyłem na swój kolektor, ryb było zatrzęsienie. Kiedy przeniosłem się na Bielany, ryb było też tam co niemiara. W ciągu 10 lat drastycznie zmalała populacja. Przez następną dekadę straty okazały się niebywałe. Kolejna dziesięciolatka to upadek i agonia. Sado podstawowe nie może się odrodzić. Nie ma rybaków, kolektory chodzą rzadziej, przeważnie po deszczu, a ryb nadal ubywa. Jak widać, kiedy zachwieje się równowaga w stadzie podstawowym, to już nie decyduje rybak, brudna woda, a inne czynniki. Pozostańmy jednak przy brudnej wodzie.
Jak wspomniałem, na odcinku Wazowieckiej Wisły notowano ich kilkanaście. Chodzi o kolektory. Myślę, że w całej Polsce na wszystkich wodach było ich tysiące. O, to dobrze mówię. Mniejsze, większe, ale tysiące. Ile tysięcy ryb przez kilkadziesiąt lat wymordował jeden ściek puszczany z Polfy? Ile tarlaków z wypchanymi brzuchami padło, wypływając z jego czeluści? Ile ryb zachorowało i zdechło od zakażeń, które wdały się z wody emitowanej z kolektorów? Za czasów Gomułkowskich nie było jeszcze tych wszystkich kretów, kalgonów, domestosów czy innych chemikaliów. To pestka, cyjan, kalia, rozcieńczalniki czy inne związki stosowane w motoryzacji, tudzież barwniki i inne odczynniki stosowane w garbarniach czy innych zakładach. A tony azbestu wysypane wprost w nurt Wisły. Ile to raz widziałem, jak mazut czy jakieś ropopochodne płynęły przez kilka dni po wodzie. Śmierdziało wtedy ropą. A gdzie wysypywano gruz po odbudowie Warszawy? Czy tylko gruz? Na dnie Bałtyku mamy potworne trucizny w postaci gazów bojowych, rtęci i Bóg wie czego jeszcze. Już się beczki rozszczelniają, a przez kolejne 10 lat ma się dziać nieciekawie. Od niedawna media informują nas o przywożonych tysiącach ton śmieci z zagranicy. Skąd wiemy, ile poszło do Wisły i do innych wód? Niwka, duża rybna sadzawka pod Warszawą, zamordowana została przez bydlaka, który tam spuszczał szambo z szambiarki podobno nie jeden raz. A przed wojną i po wojnie ferajna latała tam na dechy. Czajka, zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie ile ryb do tej pory leży. Martwych na dnie. Jak nie ma sinic, glonów i dopiero teraz widać te ryby sprzed kilku miesięcy. Ile tysięcy tych ryb leży. Czajka wypuszcza oczyszczone ścieki na 90 parę procent. Ale nie ma technologii w Polsce, która by oczyszczała z tego śmiecia te antykoncepcyjne sprawy, które są potwornie trujące. Warto naukowca zapytać. Nawet nie wiedziałem, że to jest taka rzecz straszna. Kiedy zamknęli żelanski ścieki, puszczali go rzadka, byłem świadkiem zdarzenia. Puścili szambo. Powoli czarna woda oblewała przestrzeń przed sobą i nagle ryby, jak oparzone, zaczęły uciekać. Widać było, jak pryskają przed zarazą. Niedługo czarna maść zalała kamienie i masa małych rybek, które nie zdążyły czmychnąć przed trucizną, wypłynęły na wierzch. A przecież taka sama czarno-granatowa ciecz wypływa po burzy na kolektorze Bielańskim i to nie tylko na kilkanaście metrów nurt na połowę Wisły, ale nie tylko na Bielańskim. Wszystkie kolektory teraz chodziły, ile przedwczoraj i wczoraj jeszcze chodziły, wszystkie kolektory w Warszawie. Inaczej, kolega jak wypłynął z przystani Sum, mówi cała Wisła w papierze toaletowym. Czyli po prostu ścieka. Ile ryb musiało paść przez te kilkadziesiąt lat dzięki brudom i ściekom. W 2020 wystąpiła awaria kolektora. Bielański dawał jak za starych czasów. Dwa razy wystąpiły zatrucia ryb, a szczególnie po ostrych ulewach. Oczywiście nasze władze nic nie wykryły. Jeszcze nie tak dawno rolnicy nie używali nowoczesnych nawozów i pestycydów oraz innych trujących związków. Nawozy i odchody przyczyniają się do eutrofizacji. Eutrofizacja dotyczyła kiedyś wód stojących, ale od kilku dekad występuje także w rzekach. Tutaj pisze o nanoplastiku, o cząsteczkach nanoplastiku, który... Nie ma filtrów na świecie, które by zatrzymały nanoplastik. Nie ma. Są takie mikroskopijne. Są już w Rowie Mariańskim, są na Monteverestie. Wnikają w krwiobieg, a potem krwiobieg przenosi nam do kości, do mięśni, w każdą tkankę, w każdy organ. I to truje. Sieci rybackie kiedyś jakie były? No z jakiegoś lnu, czy z czego są teraz? Teraz są z plastiku. Wiecie, ile tego zalega na dnie oceanów, w Wiśle i w jeziorach? Wpadają tam żółwie, delfiny, ryby. Nie, ale to już nawet nie chodzi o ryby. Chodzi o to, że one się rozkładają. 400, 500 do 1000 lat zależności. Krótko ujmując, rozpad tworzyw sztucznych trwa od 100 do 1000 lat. Czysta Wisła, tak? Nie chodzą kolektory. Mało kto z ludzi ma pojęcie o setkach milionów podpasek zalegających w Wiśle, głównie w mule i w piasku. Wystarczy popatrzeć, ile tych dobroci osadza się na drzewach po opadzie wysokiej wody. Gro leży na patyka, najwięcej przysypanych jest pod mułem i w piasku. Wystarczy po stronie berglowej wejść po kolana w muł i zacząć kopać rękoma. W promieniu kilku metrów spokojnie powinniśmy wyjąć 100 starych, zużytych pekli. Czy dokonamy wydobycia 100 metrów za berglem czy 10 km, wynik nie powinien specjalnie się różnić. Proszę sobie wyobrazić, w jakim stopniu skażona jest woda. Każdy z tych pekli emituje wodę z wiązku plastiku i nie wiem, czy są to drobiny wiskozy sztucznej, wełny czy bawełny. Woda przetrzymywana w butelkach emituje antymon, bisfenole oraz aldehydy mrówkowe i octowe, które są trujące dla ekosystemu, a co dopiero zalegające plastiki przez dekady. Ile wypływało przez te kilkadziesiąt lat z jednego kolektora, drugiego, trzeciego, piątego, siódmego. Przecież to się nie rozłożyło jeszcze.
to cały czas zalega. I cały czas emituje. Po co? Bo jak to sobie leży, to nie emituje? Należy też wspomnieć o zerwanych zestawach spławikowych, blachach wahadłowych i obrotowych, jak również o przynętach z tworzyw sztucznych uzbrojonych w haczyk z ciężarkiem ołowianym. Masa innego ołowiu zalega w zerwanych zestawach gruntowych. Związki ołowiu w wodach bardzo miękkich działają silnie toksycznie ryby. Stężenia takie i takie powodowały wyginięcie różanki, ciernika i pstrąga w jakichś tam, powiedzmy, akwenach małych. Inne źródła naukowe podają czas rozkładu ołowiu od setek do tysięcy lat. Ołów jest jednym z najbardziej toksycznych metali dla ludzi, roślin i gleb. Miliony takich ciężarków zalega w samej Wiśle. Sam urwałem kilkaset. Oczywiście mam na myśli duże ciężarki gruntowe. Ja nie mówię o zestawikach takich z taśmy, czy ze śrucinami. A ile nas jest? 600 tysięcy wędkarzy, tak? Wszystko, co wypłynęło z kolektora przez ostatnie 100 lat w jakimś stopniu się utleniło i rozłożyło, w jakim nie mam pojęcia. Podejrzewam, że woda, zwierzęta i ziemia w Wiśle to jedno wielkie zbiorowisko pierwiastków, związków i produktów nieprzyjaznych dla ludzi, zwierząt, roślin, świata martwego. Ścieki i śmiecie to kolejne czynniki, które zniszczyły nasze przyrodnicze skarby narodowe. Kto emituje te ścieki do wody, stawia je nad wodą? Człowiek. Czyli na razie 4 punkty wam, takie bardzo ważne, przeczytałem. A teraz 5. Wędkarze. Sam nie byłem święty i doskonale wiem, ile mógł złowić jeden wędkarz w ciągu jednego dnia na jedną wędkę. Przy dobrych braniach nawet i 100 kg. Nie mam na myśli sumów, tylko białą rybę. Kilkanaście kolektorów w obrębie warszawskiej i na ponad połowie ich codziennie od marca do listopada łowili białe ryby. A jak były ciepłe zimy, to i zimą. Kto nie łowił na burzowcach, nie ma pojęcia o ilościach. Takich poławiaczy była spora ferajna, szczególnie na Żoliborzu. Idę o zakład, że żaden rybak nie chwycił jednego dnia takiej ilości ryb, jaka była zabierana w wodzie przy dobrych braniach na kolektorze. Przed wszystkich wędkarzy danego dnia. Przypomnę, na Szaulinie raz naliczyłem ponad 50 osób. A powiedzcie wędkarzowi, że dzięki grupie 600 tysięcy zarejestrowanych, a prawie miliona łowiących jest jak jest, czyli źle. To popuka się w czoło. A niestety tak jest, że to wędkarze są jedną z przyczyn takiego ubogiego rybostanu. Kim jest wędkarz? Człowiekiem. Oczywiście ja bardzo skracam te punkty, bo nie będę wam czytał pewnych rzeczy. 6. punkt. Technika. W starożytności łowiono gołymi rękoma, potem za ostrzym narzędziem, z kości i siecią. Najstarszy haczyk, ile sobie liczy? 42 tysiące lat. A z czego był zrobiony? Przeczytać. A w Polsce haczyki i spławiki używane były już 500 lat przed naszą erą. Ale dzisiaj podstawowym narzędziem dla niektórych wędkarzy jest echosonda. Technika. Dobrze, że nie dla mnie. Będąc na rybach, nie mam zamiaru gapić się w ekran, wolę naturalny obraz i myśleć, czytając wodę, co się w niej kryje, a nie mieć podane na tacy i chwalić się, jakim to ja nie jestem łowczym. Dzisiejszy sprzęt jest już tak wysublimowany i dopracowany, że aż strach pomyśleć, że co człowiek jeszcze wymyśli, aby oszukać rybę. Nie wyobrażam sobie, co działoby się, gdybym w czasach najświetniejszych używał takich cacuszek powierzchniowych na jazie i klenie. Opadł promieniotwórczy. Spokusimy. No dobra, tu pisze o żyłkach, o plecionkach, o tym, o tamtym. Nie było plecionek, zatem i brania santoczowe były słabsze. Żyłki słabiutkie, kołowrotki archaiczne, i wędki raczej nadawały się do gania gołębi. Dziś najmądrzejsi, którzy już łowią 5 lat, myślą, że są autorytetami. Wpisują do gazet wędkarskich, mędrują się w mediach publicznych, a ja patrzę i uśmiecham się, przypominam sobie tęczową żyłkę kupowaną na metry, haczyki na sztuki, taśmą łowianą miałą pierwszą wędką z Leszczyny. Jak widzę wędkarzy na siedzisku za 10 tysięcy z wędką wartą tyle samo, chociaż są dwa razy droższe i cała ta otoczka jego na zawodach warta jest 50 tysięcy, to zastanawiam się, o co tutaj chodzi. Jestem przeciwnikiem trollowania, aż dwa razy właśnie ze Zbyszkiem trollowałem i nie chcę więcej mieć czynienia z tą metodą. Śmierdzi spalinami, człowiek siedzi nieruchomo, jak ta pani na wystawie, i nie myśli. Przykre jest to, że metodą tą łowią ryby nawet o fermy. Trolling, vertical i kwok są jedną z najwyżej notowanych przyczyn wyrybiania polskich wód z dużych okazów sumów. Ale nie tylko. Sumy są ofiarami tej obrzydliwej metody. Padają także duże sandacze, szczupaki, bolenie, a czasami ładne klenie. Nowinki i nowoczesności są kolejnym gwoździem do trumny, w której znajdują się polskie ryby. Kto korzysta z tej nowoczesnej techniki? Człowiek. Przeczytam wam punkt 7 i pójdę napić się trochę herbaty. Kormorany. Tylko one i jeszcze ktoś, według pędzuconów z świata. A i rybacy. Nie, wędkarze to nie, bo rybacy więcej, kormorany więcej.
A i te PZW. Ale co PZW? No przez nich nie ma ryb. Takie to dialogi zazwyczaj słyszę, widzą źdźbło, a belki już nie. A ja na razie nie poruszyłem tematu PZW, a już widzę masakrę polskich wód bez PZW. Związkowi poświęcę karty w dalszej części tej książki. Za młodego nie widziałem ani jednego kormorana nad moją wodą. Zaczęły pojawiać się pojedynczo, o ile pamiętam, w latach 90. Królowa nie zamarza w całości od wielu już lat. Tak jest, dlatego być może ta woda również przyciąga kormoran. Sporo ryb nie tylko znika w ich brzuchach, ale masa jest okaleczona, ryby te potem chorują, a część z nich przedwcześnie umiera. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, że drzewo genealogiczne kormoranów sięga aż do czasów, kiedy to żyły dinozaury i przez te miliony lat nie wyżarły większości ryb, a od kilku dekad są dla większości mędrców jedynymi winowajcami. Jedynym winowajcą był, jest i będzie człowiek. Prości ludzie nigdy nie zauważą negatywnych działań i skutków w swojej grupie, zawsze obarczają kogoś lub coś. Kto zaburzył liczebność stada podstawowych kormoranów? Człowiek. No tam jeszcze pisze, że wygonili z Mazur, znaczy przyleciał z Mazur, bo tam ekipy rybackie wymordowały rybostan za granicy, wygonili też te kormorany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Punkt 8 będą zapory. Zapory rozbierają w Niemczech, we Francji, a w Polsce chcą budować. Mają wielki problem z tamą we Włocławku i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Najlepszym rozwiązaniem byłoby powolne poszerzenie przepławek i syf sam by się przez dekadę czy dwie wypłukał i tak dalej, i tak dalej. Gdyby tak rozebrać ją, jak rozbiera się stare budowle, cały Bałtyk zostałby zatruty na amen. Nie chcę przytaczać teraz liczb, ale są to niesamowite ilości pestycydów, metali ciężkich, jak również innych trujących związków. Bo tak sobie wertuję tego i patrzę, 13 tysięcy ryb przeszło przez przepławkę. Mówię, kurczę, jednego dnia całkiem nieźle, ale patrzę, kurwa, przez cały rok. Przez cały rok 13 tysięcy ryb. Ale posłuchajcie. 9 tysięcy, to wiecie, jakich to były? To były certy. Tak, po prawie 9 tysięcy to były certy. A teraz zauważcie. 207 troci i 24 łososie. 4 sandaczy i 15 uklei. No to po co nam taka przepławka? W ogóle jej nie powinno być w takim razie. No to dla tych 9 tysięcy cert? Przez rok? Żenada. Bo w 2015 ta przepławka była, o ile dobrze pamiętam, przebudowana. I tutaj piszę, mimo przebudowy przepławki i dostosowania jej do norm, uważam, że nadal zapora ta jest dużą barierą dla ryb, a w szczególności dla ryb wędrownych. Kto zbudował przepławkę? Człowiek. No jest to po prostu, słuchajcie, no nigdy nie będziemy mieli, tak jak Laskowski opisywał w najładniejszym artykule, tutaj tego nie zawarłem, najładniejszym artykule, jaki czytałem w wiadomościach, nie wiadomościach wędkarskich, tylko w świecie spinningu i muchy. No, już mylę ten wędkarski świat chyba, tak. Pana Marka Szymańskiego. Najładniejszy artykuł, jaki w ogóle w życiu czytałem. No to po prostu, że łza się wokół kręci. Nie było... Przeczytajcie, ja tego artykułu, ja muszę wygrzebać, bo ja gdzieś go mam, ale ja go bardzo dobrze pamiętam. Co Laskowski powiedział? Wszystko się zepsuło po otwarciu kolektora. No i oczywiście gwoździem, to takim typowym już klinem do trumny, była niestety zapora we Włocławku. Czyli to jest kolejna rzecz, ale słuchajcie, takich tych to mamy dziesiątki tysięcy. Takich zapór, jazów różnych na polskich rzekach. Ryba nie może wędrować. To są bariery tarłowe. Wiele ryb dokonuje aktów miłosnych właśnie w takich małych rzeczkach. I nie przechodzi przez te małe zaporki, przez te jazy i tak dalej. I nie ma się gdzie wytrzeć. Albo tarło, ikrę, albo po prostu wyciera się w miejscu niedogodnym dla niej. I dla tej ikry. I dla tych małych wylęgających się ryby. W jaki sposób ma się wytrzeć ryba wędrowna, skoro na swojej tarłowej drodze napotyka mur? A kto zbudował ten mur? Człowiek. 9. Punkt to jest kłusownictwo.
tak sieciowe, jak i wędkowe przyczynia się do spadku populacji. W Polsce za te czyny grożą niskie kary, nawet jeśli sąd orzeknie, to jest się z czego śmiać. Bywa, że mądry sędzia przyłoży ostro ku solwy, ale są to sporadyczne przypadki. Podobno w Kanadzie za panie siotra kara wynosi 100 tysięcy dolarów. Nie wspominam już o przypadku mienia, to znaczy samochodu, łodzi itd. Za miedzą w Małej Słowacji kary za kłusowanie są przerażające w porównaniu z zarządzeniami w Polsce. I tu widzą szalone zaniedbania ze strony PZW. Związek powinien non-stop pukać do ustawodawców, aby zmienili prawo dotyczące kłusownictwa. Nie udało się w tym roku, to za kilka miesięcy aborot. Nie udało się z LSD, z SLD, przepraszam. To może uda się z PO. PO ma to gdzieś, to może PiS się zainteresuje. Wiem, że wszystkie te ugrupowania mają rybki w czterech literach. Dlaczego? Bo nie uważali na lekcjach matematyki. Są analfabetami w naukach ścisłych, a kierują całym krajem. Jak to jest, że są na obywatele, którzy kłusują codziennie od kilkudziesięciu lat? Świadczy to tylko o nieudolności służb, które z zapałem sprawdzają wpisy w rejestrach wędkarcy i tym podobne pierdoły. Do złowienia jest rekin, a oni cały czas uganiają się za stynkami. Przypominają mi się czasy Józia Stalina, kiedy to w 1932 roku wydano dekret zwany prawem pięciu kłosów. Za kradzież pięciu kłosów zboża wprowadzono karę śmierci, a tymczasem najgorsi się pacze za swoje zbrodnie nie ponosili żadnych konsekwencji. W USA wędkarstwem para się 16% ludności, a dochody oscylują na ponad 116 miliardów dolarów. W Niemczech wkład ten szacuje się na 1,2 miliarda euro. W Anglii i Walii dochody wynoszą około 2,5 miliarda funtów, a w Niemczech ponad miliard euro. Polska podobno ma z tego tytułu przychód lekko ponad miliard złotych. To aż dziwne z tego bezrybia. A jakie by było, gdyby ryby były? Na przykład tak jak było w latach 70. No, pomyślmy. Jeśli to tak, to pomyślmy, jakie dochody byłyby, gdyby cały świat zjeżdżał się do Polski na siotra, a nie do Kanady. Zamiast na południe Europy za sumami podążaliby do Polski. A co z pstrągami, łososiami, trociami? Czy brzana albo sandacz nie są atrakcyjnymi rybami? Masa ludzi pokonuje tysiące kilometrów, aby pobawić się ze szczupakami. Dlaczego nie mieliby tego dokonywać w Polsce? Wiem, że w USA i w Szwecji jest więcej wód jak w Polsce, ale wiem także i to, że kłusownik ma przerąbane, a u nas odrobi karę w jedną udaną noc. Jeżeli ktoś złapał kłusownika, jakiś magnat, mógł nie iść z tym do sądu, mógł orzec karę na miejscu. Mógł zrobić z nim co chciał. Wiecie, co robili? Na przykład zaszywali kłusownika w skóry niedźwiedzia. I go tak puszczali, pieski już się tam dalej nim interesowały. Wiadomo, co zrobiły z nim. Ale najciekawszą karę mógł wymierzyć sam król. Jeżeli król był na polowaniu i złapali kłusownika, a szczególnie zimą, to król miał specyficzne prawo do tego kłusownika. Nie będę wam mówił co, przeczytacie w książce, bo po prostu się zwymiotuje. W 2019 roku, dlaczego Kenia w 2019 roku wprowadziła karę śmierci za kłusownictwo? Dlaczego? A w Polsce? 500. 500. 200. 500. Albo mała szkodliwość społeczna. Kim jest kłusownik? Człowiekiem. Tak kończę swoją dziesiąty punkt. Debilne ustawy i uchwały. Nie tak dawno jakaś grupa mędrców uchwaliła prawo, że można łowić sumy w czerwcu. Jest to akurat miesiąc, kiedy ta ryba przystępuje do tarła. Zwolennicy łowienia sumów moje spostrzeżenia obalają tezami, iż sum może mieć przesunięte tarło. Owszem, może. Ale tylko raz spotkałem się z tym w 97 roku, kiedy wielka woda nawiedziła Warszawę. Ci zwolennicy to zazwyczaj grupa ludzi, którzy mają niewielkie doświadczenie z wodą, ale za to mają wielkie osądy i bardzo wiele do powiedzenia w zakresie ryb, a najwięcej o sumach. No ta debilna ustawa i uchwała powstała akurat nie w PZW, ale od czego jest PZW? Żeby pójść do pana ministra i powiedzieć: panie ministrze, czy tam panie podsekretarzu, nie może tak być i ma tam stać non-stop. Człowiek z PZW powiedzieć: tak nie może być. A PZW co robi? To nie my. I to jest cała rola. A powinna tam stać, pukać do drzwi i mówić nam: minister zrobił źle, ale my jesteśmy z wami, wędkarze, i nie damy żyć. Nie zaznę spokoju, ministrze. Tak powinno się PZW zachowywać.
No i przypomnę prawdziwą historię. Ktoś pyta w czerwcu starego kłusownika warszawskiego, czy nie zapolowałby na Sumy. Kłusownik złapał się za głowę i mówi: na Boga, Heniek, przecież jeszcze nie było świętego Jana. Pewni ludzie na stanowiskach zachowują się gorzej jak kłusownicy z zasadami. Kto ustanawia takie buble prawne? Człowiek. Punkt 11. Pogłębiarki. Przed wojną piaskarze pobierali kruszywo czerpakami na łodzie i już od dłuższego czasu już pobiera się kruszywo za pomocą pogłębiarek. Co zrobiły te pogłębiarki? Otóż pogłębiarki tak pogłębiają, że naruszyły strukturę dna i obniżyło się koryto Wiśle. A co się z tym wiąże? Jeśli opuszczone jest koryto, to przy normalnym stanie wody, gdzie ryba miała dostęp do starorzecz, których i tak już jest bardzo mało, to przy takim stanie, powiedzmy wiosennym, nie ma dostępu, bo obniżone jest koryto, czyli zaburzone jest słup wody. I ta ryba się nie wyciera. Czyli pogłębiarki są kolejnym punktem bardzo ważnym, jak widać. Pomyślelibyście o tym? Zastanawiam się, dlaczego zbudowano próg podpiętrzający Wisłę na 425 km Wisły. Służył on do zapewnienia ciągłości zaopatrzenia elektrowni Kozienice w wodę. Próg nie jest wyposażony w śluzę. Szlak wodny Wisły w tym miejscu jest zamknięty. Czyżby nastąpiło w tym odcinku obniżenie jej koryta? Rzeka odcina się od starorzeczy, a w nich odbywa się tarło. Zaczyna być problem z pływem i wypływem w portach rzeczy. Obniżenie ma wpływ także na górny odcinek rzeki, w którym degraduje się także kwestie dopływów. Opuszczenie koryta może mieć też zgubne skutki dla infrastruktury pobierającej wodę dla miast czy wielkich przedsiębiorstw, na przykład elektrowni, która produkuje dla mieszkańców prąd i ciepło. No nieprawdopodobne rzeczy w ogóle dzieją się. 12. punkt. Regulacja rzek. To, co opisałem w rozdziale... Klasyczne regulacje w postaci prostowania koryta także mają negatywny wpływ na organizm rzeczny. Takie zabiegi powodują przyspieszenia spływu wody, a co za dużo, to niezdrowo. Zbyt wolny przepływ jest nieprzyjazny dla wody i zbyt szybki również. W przyrodzie musi być zachowana równowaga. Oczywiście rozszerzam ten cały punkt, regulacja rzek, ale odwołuję się do całego rozdziału Zwałka, który jest zawarty w moim książce, także to jest dosyć króciutki punkcik. To jest niebywałe w ogóle, co się zdarzyło, co ta Zwałka zrobiła, jakie zniszczenia zrobiła tutaj na odcinku dwukilometrowym. No i oczywiście, kto jest odpowiedzialny za regulację rzek? No chyba nie kormoran, prawda? I 13, ostatni punkt. Celebryci. Nie bez przyczyny są numerem 13, przynoszą pecha tej wodzie i nieszczęście. Nie mam nic do formy przekazu, ale mam bolaka do ludzi, którzy postępują tak, iż po kilku sezonach z rybnej wody tworzy się pustynia. Przykładem tego niech będzie odcinek Wisły w Płocku. I tutaj opisuję właśnie, co w Płocku celebryci zrobili z wodą. Kto ich tam zaprosił, kto pierwszy wyniuchał. Parskam śmiechem, jak czasami słyszę, o czym mówią gwiazdorzy wędkarstwa, acz nie to jest najważniejsze. Znaczenie ma, iż ich oracje są na poziomie bizabi, jak złowić rybę, a kwestie najważniejsze nie są poruszane. Kłamią, że mamy bezlik ryb, że wszystko jest bardzo proste, jak kupimy taką, a nie inną gumę, chosądę czy wędkę. I to wszystko dla tych kilku srebrników. Nowocześni celebryci mają swoich fanów. Są to ludzie bez jakiejkolwiek wiedzy wędkarskiej. Interesuje ich tylko i wyłącznie złowione ryby. Cóż, dziś cnoty są przez większość wyśmiewane, a rzeczy złe i okrutne obdarzane hołdami. Kim są ci ludzie? Ludźmi. To są, słuchajcie, te 13 punktów, które według mnie są sati do przekazania dla panów zarządu głównego. Bez tych 13 punktów nic nie zrobimy. Ja wiem, że wszyscy się na wszystkim znają, a przychodzi to do czego? To tak samo jak wszyscy są z pomocą. Ja o tym wiem. A jak przychodzi to do czego, to albo mają to, albo tamto, albo szmal. To jest moje 13 punktów, które proszę panie, które proszę Sati, żebyś zaprezentował na plenum zarządu głównego.
I teraz tak, miałem się odnieść do punktu pierwszego. Dlaczego uważam, że rybacy nie są tylko i wyłącznie winni temu, co jest? Gdyby działali zgodnie z normami, a wody byłyby żyzne, nie wpływaliby na uszczuplenie rybostanu. Kto zniszczył rybostan w Szwecji? Czy rybacy? Pytam się. Czy kto zniszczył? No kto w jakiejś mierze zniszczył, bo nie jest do końca zniszczony jeszcze, tak jak w Polsce. W Polsce mamy 600 tysięcy wędkarzy, a milion łowiących. Rybacy robią to, bo taki mają zawód. A my robimy to dla przyjemności. I rybacy także mogliby powiedzieć, wypierdam tego wędkarza stąd. Przychodzi mi do głowy pewna kwestia, jak jeden nadredaktor, który nadal jest nadredaktorem w pewnej gazecie, pokazałem mu miejsce, podpłynął ze mną łódką i łowiliśmy rapy. Ładne rapy. Ta rapa tam się nie pokazywała, tylko czasami ogonkiem zawinęła, dlatego i zawsze była. Połowiliśmy i mu wielko, nie pokazuj nikomu. No cud. Następnego dnia stoję sobie na brzegu i widzę łódkę. I trzech jakiś gamoni łowi rybę za rybą, wyciąga tą rybą i młotkiem zabija i rzuca do łódki. Wyciągam telefon i pytam nadredaktora, nadredaktorze, czy to są od ciebie ludzie? Tak. Ja mówię, ale przecież mówiłem ci, nikomu nie... Ale Wisła nie jest twoja. Tak mi odpowiedział. No więc tak samo rybacy mogą powiedzieć do nas wędkarzy, ale przecież woda nie jest wasza. Co nie znaczy, że ja ich bronię. Zresztą widzieliście, co ja napisałem w książce o rybakach. Drugi, zarybianie. To, co powiedziałem, nic nie zastąpi naturalnego tarła. Po to dziecko rodzi się w łonie matki przez 9 miesięcy, nie tylko po to, żeby wykształcić swoje ciało, ale między innymi po to, żeby przejść przez cienką ścianę dzieci, które są z cesarskich cięć, są o wiele słabsze, mówię o odsetku, niż dzieci, które wyszły naturalną drogą, tak? A już tym bardziej dzieci z próbówki. Jak dzisiaj wygląda sprawa z trociami, które były zapuszczone ze sztucznego tarła? Co się dzieje z keltami? Jaka jest ich ilość? Co to jest w ogóle za ryba? To jest właśnie ingerowanie człowieka w naturę. Żadne zarybianie. Zarybianie to możemy sobie w sadzawce zrobić, ale nie w jakimś dużym ekosystemie, takim jak Wisła, czy jakieś jezioro. Chociaż z tą sadzawką też bym uważał. Wymienić kadrę PZW to był trzeci, kolejny punkt, którzy uważają, według mnie, no może mogę się mylić, tak? No i co z tego, jeżeli nie będzie spełnionych tych 13 punktów, które tutaj wam wypowiedziałem i zawarłem, to nic nie zmieni. Żeby byli ludzie, nie wiem, najlepsi z najlepszych, nic to nie zmieni. Częstsze kontrole. Co z tego? Powtarzam, nie bez przyczyny wprowadzili dla kłusowników karę śmierci w Kenii w 2019 roku. Nie bez przyczyny kłusownicy za czasów naszych królów byli karani bez sądu na miejscu. W okrutny sposób. Nie bez przyczyny to nie byli głupi ludzie. Nie bez przyczyny w Słowacji czy w Stanach Zjednoczonych są bardzo ciężkie kary dla nieetycznych wędkarzy, czyli też kół soli. Jeżeli nie zmienimy tego, to te częstsze kontrole to rozumieć. No i co tam jest? No kill i tak dalej. Tak, wypuszczamy sumy, ale w sadyscykach mamy specjalistyczne liny. No, oczywiście ryby, ale poza sacykami mamy liny specjalistyczne do uwięzienia tych sumów. No to jaki to jest no kill? I zakładamy na hak, a czasami w dwóch miejscach nadziewamy tego żywca, tego lina, karasia czy karpia
Niektórzy mi nogi na przykład nadziewają na te haki i puszczają na suma. I to jest no kill? Ale, ależ oni przed telewizorami, przed kamerami wypuszczają rybę, a w międzyczasie ile w takie upalne lato plus 30, plus 35, plus 38, ile tych ryb im zdechnie? Ile tych ryb zdycha przez kilkanaście godzin, kilkadziesiąt godzin na zrywkach, które stoją? I to jest no kill, tak? Poza tym takiemu baranowi, słuchajcie, weźmie jakaś ryba, ile czasu potem taki sumek bidny. Taka sesja dobra to jest kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Widziałem tutaj takie obolenia na rafie, trzyma i mu spadł na te kamienie i podnosi i tak i siak i mało jeszcze go nie nadzieje na Wacława. I tak i siak i to i spadł mu 3-4 razy, 5-7, tu tego, a uśmiechy jak z misia z okienka i wypuścił. Odszedł, tak. Nogami do... płetwą odbytową do tyłu. Odszedł. No i właśnie taki mamy poziom ogólnie w Polsce intelektualny, że większość z was myśli właśnie o tych pięciu punktach, co jest totalną bzdurą. Ja nie mówię, żeby nie wypuszczać ryb. Ja nie mówię, żeby byli rybacy. Ale to wszystko musi mieć ręce i nogi. Ja proponuję działaczom, żeby poszukali... to napisał pan Wiater. Panie Wiaterze, ja proponuję panu, żeby pan poszukał ludzi wśród fachowców, wśród ludzi, którzy się na tym znają. Dobrze, niech Sati niech będzie waszym doradcą, ale oprócz tego proszę poszukać ludzi, którzy nie tylko mają oglądalność i nie tylko krytykują, ale mają też wiedzę i jakiś pomysł w tym zakresie. I myślę, że to